Cześć, witam Was bardzo gorąco. Zapraszam Was na powtórkę od Ernsta. Jest to pierwszy film od tego gracza. I co my tutaj mamy? Masfar kontra Takane. No, Ernst podesłał mi dwie powtórki. W jednej gra, no standardowym, prawie standardowym, Kalazarem. A ja pozwoliłem sobie odpalić Masfara, którego dawno, dawno nie było na kanale. Masfar oczywiście OTK. Sam nawet, no jak większość z Was, no pewnie kojarzy, mało stworzeń. Sam nawet udało mi się zrobić achieve'a 20 wygranych Masfarem. Rzecz niebywała. I co my tutaj mamy? Sporo kart u obu graczy. No ale trzeba zatrzymać Takane, Rush Takane. Tutaj oczywiście deck na honorze. Obaj gracze tutaj są na poziomie 800 elo, także jestem ciekaw, co tutaj się wydarzy. Myślę, że parę nieprzewidzianych sytuacji możemy się spodziewać. Coś takiego w tym meczu. No dobra, tutaj mamy wykorzystany krąg 9 i Rakshasę. O, dochodzi pierwszy skok w czasie. Jest tutaj oczywiście seryjne zaklinanie, ale tylko jedna sztuka. Dwa mosty, tutaj fajne zaklęcia do tego komba. O, doszło drugie seryjne zaklinanie. Powiem Wam szczerze, podobały mi się tutaj te animacje. Akurat poszedł most. Kiedy tutaj jest stworzenie z honorem i boostuje te stworzenie dookoła, te animacje mi się akurat podobają. Kolejny most dochodzi, no. Chociaż tutaj... Jak teraz powstrzymać? Powstrzymać Takane Osorę. Dobra. Poszedł most. Kolejny most i pewnie zostanie zagrany gargulec. Okej. O, i mamy sadzawkę mrocznego lotosu.
No, zobaczmy deck Ernsta. Co on tutaj posiada? Standardowy Masfar. Okej. Teraz pytanie, co tutaj wyrzucić z tego deku? No, na pewno. Albo skok w czasie, albo seryjne zaklinanie. Sporo stworzeń ma jeszcze Ernst. O, i Juju Karika wyrzuca cztery stworzenia. Dobra, zobaczymy, co zaraz zrobi Masfar. O, i mamy tutaj początek komba. Ostrze szalasy. Kolejne. No fajnie to wygląda. Skok w czasie kosztuje jeden surowiec. No ale teraz troszeczkę się chyba poszczęściło Ernstowi. Doszedł mu drugi portal i można to wykorzystać. Chyba to jest jedyne rozwiązanie, no. Tutaj skok w czasie nic nie da. No dobra. Jesteśmy nadal w grze. O, i to, o czym właśnie wcześniej wspominałem, te animacje. Moment, bo ja tutaj się zagadałem, tu już jeden HP. Tutaj nic nie zrobi. Takana. No, walczymy do końca. O, ta poświata też jest fajna, tutaj dookoła. No spoko, to mi się akurat bardzo podoba. Delikatne. Ale zobaczmy, co teraz zrobi Ernst. No jak wygra to ten pojedynek, to wiadomo, no OTK w dwóch rundach lub w trzech. Co tutaj może zrobić? Jest tutaj most. Jest portal i dwa gargulce. No spoko, może to ogarnąć. No Takana nieźle nazbierał kart na rękę. Przyjrzyjmy się. O, te dojo. Ale jest tutaj Raja Sycząca Kusicielka. Thank you.
No, troszeczkę dziwne zagrania. Może poszedł Takane. No, to jest GG. Ładnie, ładnie. No tutaj troszeczkę... Obaj gracze troszeczkę dziwnie grali. Ten poziom 800 elo. Trochę widać. Ale to fajnie, fajnie. Dzięki Ems za pliki. Fajnie było zobaczyć właśnie Masfara po długiej przerwie. Fajnie, że podesłałeś ten plik. Jeżeli ktoś tam z nowych jest zainteresowany, to oczywiście będzie link pod filmem do tego deku. No spoko, dobra. Zerknijmy jeszcze na statystyki. Okej. Okay. Dobra, kochani. To był taki luźny pojedynek. Od Ernsta. Masfar kontra Takane. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Duel of Champions. To na razie tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.